widać w tych ostatnich dniach, że też nastroje społeczne się powoli zaczynają zmieniać. Im więcej błędów popełnia opozycja, a popełnia te błędy, tym lepiej to wpływa na nasz wynik. I ja jestem przekonana, że naprawdę w tych ostatnich kilku dniach może się jeszcze wiele zmienić. Nie ukrywajmy tego, że to, że coraz częściej widzimy na ekranach telewizyjnych, można byłoby powiedzieć, najlepszego PR-owca PiS-u, czyli Jarosława Kaczyńskiego, czyli osobę, która przez Polaków jest bardzo źle postrzegana, jest zwykle liderem w rankingach nieufności. To na pewno służy temu, żeby wynik naszego głównego konkurenta był niższy. Ewa Kopacz jest bardzo silną liderką i to przywództwo jest niezagrożone. Natomiast to, że i Ewa Kopacz, i Grzegorz Schetyna mówią o tym, że chcemy, żeby nastąpiła weryfikacja, żeby powiedzieć, czy dobrze przeprowadziliśmy ten proces wyborczy. To jest najnormalniejsze w świecie i w partiach demokratycznych musi następować. Jeśli partia jest demokratyczna, podsumowuje swoje działania, nagradza lub karze te osoby, które się nie sprawdziły. Ale to nie oznacza żadnego podważenia przywództwa Ewy Kopacz, bo to jest bardzo silne przywództwo.